90 zł po raz pierwszy. Było około chyba 300 osób, które przybyło do nas na zawody konkurencji symulatora strzeleckiego. Było 20 osób, ale każda osoba strzelała wielokrotnie. Wielokrotnie z uwagi na to, że po prostu wygrywa najwyższy wynik. W karabinku pneumatycznym kategorii do 15 roku życia mieliśmy chyba 27 osób. Powyżej 15 roku życia seniorów było o wiele więcej. Tu było prawie 30 parę osób, także naprawdę zapraszamy za rok. Jeżeli uda nam się ponownie takie zawody przeprowadzić, to je przeprowadzimy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pomaga nie tylko od święta. Co przygotowaliście? Wszystko zgodnie z planem? Wydaje mi się, że tak, zgodnie z planem, ale jak to przy imprezach takich masowych, wszystko ewoluuje w trakcie. Nasi darczyńcy, goście obdarowali i puszki wypełnili na maksa. Mamy nadzieję, że dzięki temu rehabilitacja Jagódki powiedzie się jeszcze bardziej, że da to wiele uśmiechu całej rodzinie i my tutaj z tego miejsca pozdrawiamy całą rodzinę Jagódki. Siema! Stowarzyszenie Azyl włączyło się w akcję charytatywną? Jak co roku. Jeśli nas proszą, to zawsze jesteśmy, bo uważamy, że trzeba pomagać i osobom uzależnionym, i innym osobom w problemach, jak i również w chorobie. A dziecko to jest szczególna osoba, gdzie zawsze serce jest otwarte na problem rodziny z dzieckiem, kiedy jest dziecko chore. Wszystkie pączki zeszły dzisiaj? Wszystkie zeszły i jeszcze mamy w zapasie. Policjanci na festynie charytatywnym przygotowali loterię. Co można wygrać? Była to loteria fantowa, przygotowaliśmy około 200 losów. Loteria, jak widać, cieszy się powodzeniem, ponieważ większość losów została wyprzedana. Fantami były przedmioty wykonane przez mieszkańców miasta Jawora, darowane przez włodarzy naszego miasta. Wygrać można było vouchery na usługi fryzjerskie, kosmetyczne, do zakładów mechanicznych, vouchery do różnych restauracji na terenie Jawora, jak również biżuterię firmy Yes. I jak widać, kosmetyki. Loteria cieszy się wielkim powodzeniem, także dziękujemy bardzo wszystkim, którzy zaangażowali się i dali nam te rzeczy na tą loterię. Przygotowaliśmy dwa vouchery do naszego schronu przeciwlotniczego, które zostały zlicytowane. No tak szczęśliwie, że sam pan burmistrz Jawora postanowił nas odwiedzić, kupując te vouchery. Broń to są wszystko oryginalne sztuki, które można dotknąć bez pozwolenia na broń. To jest bardzo ciekawe, bo to jest japoński. To jest karabin japońskiej produkcji z okresu II wojny światowej. To jest niemiecki Mauser. Mosin. A najciekawszy tam na samym dole to jest bardzo ciężki do zdobycia GWR 43. O, komisarz naszych trzecich zawodów charytatywnych. Poprosimy teraz komendanta pogotowia Policji w Jaworze, uwagi na to, że puchar został ufundowany przez pana komendanta. Pierwsze miejsce i najwyższy wynik w naszych trzecich charytatywnych zawodach uzyskał Emilian Bera. To nie był oczywiście strzał życia, ale był to strzał 10-1. Taki również wynik uzyskała pani Martyna, z uwagi na to, że to był praktycznie ostatni zawodnik. Zapraszamy pana Emiliana Berę. Powołania rezerw, powołania rezerw. Gratuluję, mam nadzieję, że ten puchar będzie, mówię, u pana burmistrza przypominał, że warto brać w akcję charytatywną. Dziękuję bardzo. Ja. Pierwszy puchar. Puchar. Gratulacje, panie burmistrze. Jak to się stało, że ten puchar trafił w te ręce? Trenował pan? Muszę powiedzieć, że nie trenowałem, to był złoty strzał od serca, tłusty czwartek, dodatkowo moje urodziny, nie powiem skromnie, może stąd właśnie ta celność. Także bardzo dziękuję za ten puchar, a przede wszystkim gratuluję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy wsparli dzisiejszą inicjatywę swoim sercem, organizacją, pieniędzmi, fantami, które były tutaj przekazane na rzecz chorej małej dziewczynki. To jest najważniejsze i to, co cieszy, to fakt, że tutaj w Ecmenie dzisiaj tak wiele osób się zebrało i zechciało wspólnie uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Jesteście Państwo wielcy i bardzo serdecznie Wam tego gratuluję i ten puchar jest dla Was. Trzecie miejsce z wynikiem 79 punktów, Anna Szefler. Gratulujemy. Bardzo dobry wynik. Wielkie brawa!
Pierwsze miejsce zdobyła Patrycja Wiewióra z wynikiem 94 punkty na 100 możliwych. Prawie brawo, brawa! Brawa dla Patrycji. Zapraszamy. Panie wójcie, wydarzenie charytatywne w Jaworze, a tutaj wójt Męcinki. Jak to się stało, że pan tu się znalazł? Wszyscy lubimy pomagać. Jak tylko pojawiła się ta inicjatywa, jak tylko się okazało, że grupa policjantów, no bo przecież to impreza wymyślona przez naszych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, pojawiła się ta inicjatywa, no to nie mogłem się w to nie włączyć. My, mieszkańcy gminy Męcinka, mamy swoją wrażliwość, lubimy pomagać. Szczególnie lubimy pomagać dzieciom, szczególnie lubimy pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują tak naprawdę. Więc wielką ochotą włączyliśmy się również i dzisiaj w tą imprezę, która została tu przygotowana naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być. I nagroda dla wszystkich dorosłych, czyli dzisiaj tradycyjnie pączki. Jest to złoty, srebrny i brązowy pączek ufundowany przez piekarnię cukiernię Kurtak. Zapraszamy do poczęstunku. To trzeba zjeść tutaj na oczach. Trzeba zjeść publicznie. A przynajmniej pierwsze ugryzienie. Jaki smak zwycięstwa? Przepyszny. A wynik jaki? Zadowolony pan z wyniku? Zawsze mogło być lepiej. No ale może być, no. Skoro to dało zwycięstwo, to znaczy, że nie było źle. Organizatorem zawodów trzecich charytatywnych była policja, był Jaworski Klub Strzelecki UR, strażacy, była policja ze Świdnicy, policja z Jawora, mieliśmy również mocną grupę ratowników medycznych, mieliśmy Damy Radynk, stowarzyszenie, azyl, harcerzy, także naprawdę wszystkich, którzy mogli nam pomóc, wszystkim dziękuję bardzo serdecznie. Chciałbym tutaj wszystkim sponsorom pogratulować, a w szczególności miastu i takiej naszej fajnej firmie Korpo, która naprawdę wspomogła nas ładną pieniążkami, które wrzuciliśmy do tej puszeczki.